Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowic, a dzisiaj prowadzimy sobie dyżur na stacji Dorota. Jak się nazywa stacja? No i właśnie sobie nam wjeżdża pociąg 441039, który jedzie do Juliusza. Na ćwierć godzinę przejazdu aktualną. Jeszcze nie do końca tutaj. Jeszcze nic nie odjechało, panie. Dopiero będzie odjeżdżało. 039. Okej. I 37. To 18. A to 718 do Dąbrowy Górniczej Pól. Wy się nie piekli, to dobrze? Proszę o to. I czekamy w takim wypadku na kolejne pociąg. Teraz widzę, że będzie chwila przerwy w jeździe. A, i dojechał. Super, super. Fajnie, ładnie. Nie, tylko czemu tu mam na przykład postój, że ma 4 postój, nie? Skoro tu nie ma postoju, mam przyjechać o 11:14 i o tej wyjechać. Dziwne. Pierwszy raz tutaj w ogóle dyżuruję. Udało mi się osiągnąć odpowiedni poziom na dyżur na tej stacji. Dobrze, zrobimy sobie zrzut ekranu i powróćmy do naszego stanowiska bazowego i czekamy na kolejne pociągi.
Teraz będzie pociąg z Juliusza jechał na Dąbrowę Górniczej Południowej na linię 133. A Dąbrowa Górnicza Południowa jest tutaj, więc on będzie musiał zmienić tor. No i zobaczymy, czy on tu pojedzie planowo, czy też nie. No to różnie bywa. Wiemy tu było, że łączy dwa szlaki dwutorowe i jeden jednotorowy, tak napisali. Tylko, że ja widzę, że tu jest dwutor, tutaj też jest dwutor, tu jest dwutor i tutaj też jest dwutor, nie? Juliusza. A, bo tu jest ten jednotor. No właśnie, pociąg z Juliusza. Pozycję się daje, czy WBL-kę? Pozycję, no. Dobrze pamiętaj. Bo w Juliuszu już jest... widzę. Się komuś znudziło? Siedzenie w Juliuszu. 10:30. Mam nadzieję, że nie będę musiał cięć robić. A mogą do mnie zadzwonić. No właśnie, tak jak w tej chwili. Drodzy Państwo, chwileczka cięcia i ja zaraz do Państwa wracam. Dobrze, już do Państwa wróciłem. Czekamy na pociąg. Widzę, już wyjechał z Juliusza. Pan jedzie do Dąbrowego, ten południowej. My tu musimy dać... Właściwy to nie. Przeciw bloku końcowego też nie. A tu się schował WBL. Ale nie, ten już wyjechał. Dąbrowa Górnicza nam potwierdziła. A jak to w złym kierunku? Tej. Południowa. Linia numer 133 to jakby wysłał w złym kierunku. To tu jedzie od tego Juliusza w końcu. A nie. To jest ciekawe. Cztery, dwa, cztery, 0:38, a bo ten ma na wschodnim jechać. A, już rozumiem. Po prostu inny pociąg wysłał. Odpowiedź kończę, co odjechało, nie potrafi odpowiedzieć. No, jedźmy.
Dobra. To jest normalnie, jak jest ten. SC jest ten pulpit nastawniczy, nie? Komputerowy. To można łatwo zobaczyć, co ma jechać. Ja myślałem, że tutaj pasażerski będzie jechał z Juliusza. A nie przed czasem towarowy. To nie uda mi się tego odwołać, nie wiem. No ja tutaj też prędzej czy później jakiś pociąg wejdzie. Że jak nie będzie można podejść semafora, to się szczeli zastępczy i się pojrzy z powodu usterki blokady liniowej i tyle. Nie tym, gdzie tu jest pozycja. Nie, tu jest, o. Już. Pięknie. Ten już wyjechał i co?
Bawaria. A już go słyszę. Nie wiem, jak wy, drodzy państwo, ale ja słyszę. Mamy wyjść i zobaczyć? Nie, bo trzeba się zająć a tym pociągiem. Wygodniczej południowej przyjedzie 2419 w kierunku Juliusza. Idzie, jedzie, mówi. Nie z takiej pozycji. Ja nie wypuszczę tego pociągu. Nie to miało być.
To. Się myli. No, przyjąłem. A, bo teraz tutaj się pieklam już. Ja teraz oddałem ci. O, super. W końcu cisza. Albo przejęło AI. No tylko już to, że dziękuję, mu się nie wysłała. A. Czterysta dziewiętnaście odjechał. Wschodnia. 4-3. Dobra, i przyjechał. Cztery, dwa, 118 z Juliusza odjechał. 4218, on jedzie, a na tą południową, federną, tutaj. Myślę się, oczywiście, że nie, nie? Cztery, trzy, pięć, dwa, pięć na Sosnowiec Mączki. To tu prosto. Na semaforze E podamy sobie sygnał zastępczy.
Ale ja żem teraz robię, Anian. O, matuchno. Chowania sygnalizacji rozkrucia. Nie ma. Temu teraz nie podam, bo jest jakiś łącze problem, tak? Jeszcze chyba się będę musiał nauczyć tej stacji. Dobra, nie będziemy blokować ruchu. Kiedy indziej się będę uczył, może sobie pójdę na jakąś scenerię, gdzie będzie mniej ludzi, żeby się nauczyć, więc komentujcie, subskrybujcie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.